Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy rolsy pszenne. Rolsy są drożdżowe, więc najpierw musimy zrobić zaczyn. A żeby go zrobić, potrzebujemy 15 g drożdży świeżych, 200 ml ciepłej wody, 1 łyżki mąki pszennej i 2 łyżeczek cukru. Do miski wkruszamy sobie 15 g drożdży świeżych, 2 łyżeczki cukru oraz 1 łyżkę mąki pszennej. Zalewamy wszystko 200 ml ciepłej wody, ciepłej to znaczy tak 30-35 stopni Celsjusza. Wszystko ze sobą mieszamy, żeby się połączyło. I przykrywamy folią spożywczą albo ściereczką i zostawiamy na 15 minut, żeby zaczyn zaczął pracować. A po tym czasie możemy zająć się dalszą częścią ciasta, do której potrzebujemy 350 g mąki pszennej, 70 g cukru, 40 g roztopionego masła i pół łyżeczki soli. A dodatkowo będziemy potrzebowali jeszcze glazurę, którą zrobimy z jednego żółtka jaja i 1 łyżki mleka. Po 15 minutach nasz zaczyn wygląda w ten sposób. Zdejmujemy folię spożywczą albo ściereczkę. Dosypujemy 70 g cukru i mieszamy wszystko ze sobą, żeby się połączyło. Następnie dosypujemy 350 g mąki pszennej, pół łyżeczki soli i dolewamy 40 g roztopionego i wystudzonego masła i ponownie wszystko ze sobą łączymy, mieszając. Chodzi o to, żeby mąka wchłonęła cały płyn. Kilka minut mieszamy, żeby ciasto zmieniło zupełnie na twardszą konsystencję, taką bardziej elastyczną. Jak Państwo widzą, konsystencja ciasta się już zmienia. Po chwilowym wymieszaniu ciasta przykrywamy je ponownie folią spożywczą albo ściereczką i zostawiamy na godzinę, półtorej, żeby wyrosło. U nas wyrastanie ciasta zajęło 60 minut. Wygląda tak w ten sposób w tym momencie. Zdejmujemy folię spożywczą. I troszeczkę musimy popracować z ciastem, to znaczy od spodu bierzemy boki, zawijamy do środka. Naciągamy do środka. Jak 3 razy Państwo miseczkę obrócą wokoło, to będzie super. Następnie blat obsypujemy mąką. Przekładamy lub przerzucamy nasze ciasto na blat i zawijając tak jeden bok na drugi, będziemy tak parokrotnie postępować. W międzyczasie można parę razy rzucić tym ciastem o blat. O, tak w ten sposób. A na koniec, zawijając jednym bokiem pod spód, formujemy taką kuleczkę. Jak Państwo widzą, boki również podkładam pod spód. Ciasto leciutko można sobie opruszyć mąką, żeby się nie kleiło i rozciągamy, ponieważ będziemy teraz formować prostokąt. Najpierw ręcznie, później wałkiem. Musimy uzyskać prostokąt w wymiarach około 30 na 45 cm. Po uzyskaniu tego prostokąta będziemy go wzdłuż dzielić na pół, a następnie w drugą stronę na kolejnych 10 części i każdą z nich będziemy rolować. Ok, wszystkie części zrolowane, bierzemy sobie foremkę, wykładamy ją papierem do pieczenia, przekładamy nasze zrolowane bułeczki w odstępach, przykrywamy ściereczką i zostawiamy na 30 minut. A następnie przygotowujemy sobie glazurę. Jedno żółtko jaja wymieszamy z jedną łyżką mleka, i po 30 minutach zdejmujemy ściereczkę z naszej foremki i możemy glazurą bardzo dobrze wysmarować nasze bułeczki z każdej strony. Nie zapomnijmy o bokach. Bułeczki wysmarowane wobec tego trafiają do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół pieczemy tak około 25 minut. Wyjmujemy je z piekarnika, studzimy i delektujemy się. A ja żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.